Wydarzeń z roku 18 Legionistów Warszawka. Runął w Zgliszczach dotychczasowy europejski porządek. Gwarant rozbiorów Polski. 93 lata temu wiatr dziejów zrzucił kajdany niewoli i po ponad 120 latach nieustannych dążeń wolnościowych Polska odzyskała niepodległość. Jesteśmy w społeczeństwie, które przynajmniej przyznaje się w bardzo wielkim procencie do chrześcijaństwa, do religii katolickiej. I dlatego w duchu tolerancji, w duchu jedności, w duchu miłości pragnę w imieniu naszej ojczyzny jako matki, naszej ojczyzny jako środowiska, w którym żyjemy i rozwijamy się i współdziałamy, odmówić prostą ewangeliczną modlitwę. W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Stajemy dziś do niepodległościowego apelu pamięci przy pomniku naczelnika państwa, marszałka Józefa Piłsudskiego, aby uczcić wszystkich, którzy walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Moja honorowa, 12. Batalionu Dowodzenia Łas Podolski. Dla uczczenia pamięci. Salwa! Kompania, baczność! Drugi szereg, krok w tył. Marsz! Apas! Broń! Baczni! Do salwy honorowej! Trzyma! Ładuj! Szare szeregi arbitrażowe.